No i w takim przypadku mamy noc, idziemy w kimono, ale jakaś pani stanęła nam na drodze. Czekałam na ciebie. Czy inaczej. Czekałam na ciebie, let's go try. Mam na imię Wessa. Jest coś bardzo ważnego i muszę ci o tym powiedzieć. Czy poszedłbyś ze mną? To jest coś w rodzaju sekretu, ale coś strasznego się stało. Hisuian jest w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Tysiące lat temu. Kalamity to jest coś w rodzaju chyba czegoś, używając mocy dziwnej magii. A teraz z powodów, z dziwnych powodów, ta magia spowodowała, że ta pieczęć jest złamana i nienawidzę tego, co może się stać z tego powodu. Więc let's go try, wysłuchaj mnie. Potrzebuję odnowić zepsutą pieczęć. O, dziękuję. Cieszę się, że mi uwierzyłeś. Wierzyłem, że pomożesz mi. To jest oto dziwny kamień kluczowy dla ciebie, byś trzymał go bezpiecznie. Ten kamień wygląda, jakbyśmy mieli... z niego wychodzi ten duch. Spiritium, dziękuję. To jest Spiritium na pewno. Oczywiście tutaj musimy zebrać ile? 80 ileś tam dusz, żeby go pewnie wskrzesić, zakładam. Więc będziemy mieć Spiritiumba. Po tym jak ta pieczęć została zepsuta, cała chmara Wisps, zakładam, że jakby, nie wiem, to są duszyczki? Coś w tym stylu. Przemierzyła teren Hisui. A, 107 w rzeczy samej. Czyli nie 90 parę, tylko 107. I dzięki temu oczywiście przedmiotowi będziesz mógł je zebrać z powrotem. Te duszyczki są normalnie niewidzialne, ale trzymający ten keystone może je zobaczyć. Wiem, że to jest potężne zadanie, ale proszę. Proszę, zbierz dla mnie te duszyczki. Jeden z nich jest bardzo blisko. Zacznij od tego. O. Nie wiem, tam może wykonam jakieś zdanie? Chyba, że to jest ta babka od w nocy tych dymków. To może być to, aczkolwiek mogę się... Nie, coś innego. Widziałem coś nieprawdopodobnego w dziczy. To coś, co ja widziałem, to Will-o-the-Wisp, a ball of the bright red fire. W nocy chyba widzieliśmy niebieskie. Coś tak daje głowę, ale jest to coś, co pokazała nam dziewczynka. No, i to przeskoczyło mnie. Wow! I to jest ten chłopczyk? O, matka znowu mówi historię. He? Nie słuchaj jej. Moja siostra wciąż oczywiście wierzy w jej tutaj opowieści. Czyli to jest rodzinka, która oczywiście jakby współpracuje jednocześnie. Ale żeby synek aż tak po prostu już w tym wieku nie wierzy w to, co matka mówi, troszkę mnie to troszkę martwi. W jaki sposób ona wychowuje je. Ale to jest okej. Ojca nie ma, nie widzę ojca. Może zaraz wyjdzie i powie, że hello, matka, do domu już. Ja tu pracuję. Chyba, że jest praca, to jest inna kwestia. Oh God, goodness sake, I'm not making it up. Czyli oczywiście niczego nie zmyślam. Widziałam te na własne oczy. Tak, naprawdę? Dlaczego mi tego nie pokażesz? Powodzenia w tym. Oj. Jest to frustrujące, że on mi nie wierzy. A naprawdę widziałam jednego. My też widzieliśmy. Właściwie to ty jesteś z Survey Corps, prawda? Wierzę, że bez problemu złapiesz takiego Will-o-Waspa. Czy Will-o-Wispa. W każdym razie on nam sugeruje, żebyśmy faktycznie zapali i przynieśli ją do niej. Dobra, misja zgarnięta. Ale to było oczywiście w nocy i ta dziewczynka oczywiście chyba nam misję zapisała, jak widzieliśmy. I to w ogóle ucieka, czy nie? Nie ucieka. Nie ucieka. Czary mary mamy i teraz wołaj matkę. Wołaj matkę, pokażemy, gdzie to w ogóle znaleźliśmy, nie? Mamo, chodź! zaabsorbowałem tą duszę w Keystona. Tak jak to powinno mieć miejsce. Dzięki Bogu wybrałem Ciebie, żebyś mi pomógł. Za każde zdobywanie tych Wispów, zbierając więcej to więcej, otrzymasz ode mnie nagrodę. Od dziewczynki będę otrzymywał nagrodę? Spoko. Oczywiście będę tutaj stała w ramach tego, byś nie musiał mnie szukać. Następnego dnia... Tu mnie nie było. Galaxy Team Hairdresser really is, there I say, cutie edge. Cutty, cutting edge, 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 edge. Ty jesteś Let's Go Try. Dziewczyna, która uspokoiła albo ujarzmiła Klaivora, prawda? Komu to mówi? Nie oszukasz mnie. Masz, no, nietuzinkową tę reputację, wiesz? Wiesz, po prostu ty uspokoiłaś jednego z wielkich Sino. Niektórzy ludzie bali się, by cokolwiek zrobić. I'm Arezu. Jestem tutaj Wardenem, nie wiem, chyba to jest strażniczką klanu Diamentu. Moim specjalnym skillem jest ścinanie włosów. Bardzo miło mi Cię poznać. Okej. Okay. Nie. Jej włosy no, nie pokazują na pewno na to, że jest jakąś mistrzynią w jakimś czymś tam. Widzimy się później. Warden to tak bardziej opiekun. Opiekun? A ja powiedziałem tutaj... Strażnik. No, strażnik? No. Coś ten desen jest! Patrzcie, ile misji, kurde, się pojawiło. Na raz tylko zagadam do babki. Biorę wszystkie. Dobra, mamy misję zalicz, w sensie do zgarnięcia. Nie mamy nic w zapasie, więc tego elementu chyba jeszcze nie widzieliśmy na mapce. Matko, ile tu misji? Muszę wziąć wszystko na raz, ale będzie spoko. Dobra, ale później będziemy tylko po prostu chodzić i misje będą się same ukończać. Mam chyba mówię o tym, że jest to taki element przyszłościowy, coś w tym stylu, nie? Nie ma tutaj żadnych pomyłek. Wierzę, że tutaj jesteś pasjonatem mody, czyż nieprawda? W tym wypadku sądzę, że powinniśmy studiować modę razem. Wierzę, że nasze zainteresowanie urośnie w mgnieniu oka. Powiedziano mi, że hipopotas, który może być spotkany w Crimson Mirelands, ma inny wygląd ze względu na płeć. Wierzę, że mogłabyś zobaczyć to i powiedzieć mi, jak one wyglądają, jeśli chodzi o porównanie ich. I chciałbym stworzyć nowy design swoich ubrań, inspirowany właśnie na hipopotasie, sorry. Czy mógłbyś mi pokazać zarówno wersję męską, jak i też żeńską? Mamy misję zaliczoną. Jest Pokémon, którego chciałbym, żebyś mi przyniosła lub przyniósł. Starałem się tutaj tworzyć biznes, który oczywiście bazuje na przełomowych doświadczeniach odnośnie zdjęć zrobionym Pokémonom. Ale no, jak widzę, nie ma takiej osoby, która by rozumiała to, o czym ja mówię. Po prostu mi się wydaje, że oni po prostu martwią się lub boją się po prostu Pokemonów. Być może oni po prostu źle będą z nimi, nie wiem, kooperować lub po prostu się boją Pokemonów ogólnie. Tak jak powiedzieli wcześniej, po prostu mnóstwo osób w wiosce po prostu ma takie bardziej... może takie skryte jakby myślenie odnośnie Pokemonów, które po prostu mają im bardziej utrudnić życie, niż im pomóc. W ogóle, żeby wspólnie z nimi kooperować. Dlatego też oczywiście no, wszyscy wiedzą, że to są Pokemony, że istnieją Pokemony, ale raczej nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Ale oczywiście niedawno złapałem Pokemona przez przypadek i dał mi to pomysł na zdjęcia. Zgadzam, że o to chodzi. Aha! Zrobiłem zdjęcie przez przypadek, bo Pokémon podszedł do mnie w momencie, kiedy robimy zdjęcie. Widziałeś, jaki jest pluszowy, jaki słodki. Kiedy człowiek zobaczył lub ludzie zobaczą Pokémona jak tego na zdjęciu, oni chcą mieć zdjęcie, znaczy portret tego Pokémona wraz z nim. Ale potrzebuję zrobić lepsze ujęcie niż to. Jeśli znajdziesz mi jednego, mogłabyś mi go przynieść lub mógłbyś mi go przynieść. Oczywiście jest to nikt inny jak Baniri. I teraz mamy się z nią spotkać przy komandorze Komodo. Jest to Azaru. Więc wszystko się rozchodzi o Ursaluna. Oczywiście jest to Pokémon, który w wersji tutaj naszej hisuiańskiej jest to ewolucja Ursaringa, albo po prostu jest to wersja żeńska Ursaringa, ale zaraz się okaże, co to w ogóle jest. To sugeruje, że nawet Pokémon, który nie jest szlachetny, może być Frenzit, czyli tym po prostu takim bardziej poruszonym, czyli tym bardziej wściekłym. Nie otrzymałem żadnych informacji od Adamana oraz Iridy. Ale to na pewno nie jest coś, co moglibyśmy zignorować. W tym przypadku bardzo dziękuję Ci, Panie Arezu. Pani Arezu. Dziękuję serdecznie za... po prostu jest to dobre, że poinformowałeś nas o sytuacji z Ursuluną. Bez problemów. Adamans... ma pełne ręce roboty względem jego klanu i opiekun Ursaluny, jak to nazwałeś, and Ursuluna's Warden wouldn't even give me the time of a day. Opiekunem Ursaluny jest Mistress Calaba z klanu Pearl. Czyż nieprawda? Ona jest najbardziej światła, bardziej trzeźwo myśląca chyba. Bazując na tradycji oczywiście. Nie lubi zbytnio ludzi z zewnątrz, biorąc pod uwagę to. Mam dla Ciebie nową misję, let's go try. Rozkazem masz, jakby twój rozkaz, czy mój rozkaz, moim rozkazem jest, byś przestudiowała Ursulunę w Crimson Mirelands. I masz możliwość użycia siły, jeśli jest to niezbędne. Następnym terenem, który zbadasz, będzie Crimson Mirelands. Znajdziesz tam Pokémony, które są o wiele bardziej niebezpieczne, niż te, które są w Obsidian Fieldlands. Nawet otoczenie jest bardziej tutaj ostre, powiedziałbym nawet. Jest po prostu zbudowane bardziej na klifach i po prostu ogólnie jest niebezpieczne. Nie jest zbytnio przyjazne dla ludzi. Musisz być drugogwiazdkowa, by zmierzyć się z tymi landami. Kończ research taski, by uzupełnić Pokedex i by ruszyć dalej z rankiem. Oczywiście w miarę możliwości, kończąc te konkretne taski, będziesz mógł odkrywać tereny i ogólnie mieć do nich dostęp. Ja chyba rank 2 mam już. I... proszę, spójrz na Pokedeksy. I... czyż mam drugą gwiazdkę, bo nie patrzę dokładnie. A, wykonałaś progres. Na to wygląda, że zdobyłaś odpowiednią ilość gwiazdek, która oczywiście pozwoli Ci na odpowiednie osiągnięcie ranku. Czyli rank możemy otrzymać w momencie, kiedy tylko i wyłącznie wrócimy do Pani Kapitan. No to mamy drugą gwiazdeczkę. Mogę w tej chwili używać Feather Balls, to są bardziej... Pokémony, które możesz w tej chwili spotkać, będą one na levelu aż do 30, na gwiazdę drugiej. I oczywiście w ramach tego otrzymasz więcej raportów, które będą generowane. Otrzymuję w tej chwili recepturę na stworzenie tych Feather Balli. Oczywiście jest to w ramach poświęcenia Twojego czasu na ukończenie Pokédexa i zdobycie oczywiście wyższego ranku. Twoim celem jest poznanie Ruin Solaceon. To jest miejsce, gdzie spotkasz opiekuna Ursaluny. Dobra, mam nadzieję, że wszystkie gadki zaliczyliśmy. Mamy drugą gwiazdkę, więc tutaj wiecie, odblokowujemy wszystko. I to nie jest przypadkiem tych... Dobra, to jest szo. Bo być odważnym lub też bystrym. Raczej bystrym. Nie! Goli mówi, że nie! Super. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale musisz być partnerem Pokemona. Z świetnym partnerem Pokemonem, który będzie cię wspierał, będziesz mógł pokonać nawet 100 ludzi. Chciałem naprawdę złapać Pokemona dla samego siebie pewnego dnia. Rzucałem wiele Pokeboli, ale oczywiście nie trafiałem w odpowiedni spot. Mam nadzieję, że jestem gotowy na praktykę z prawdziwymi Pokebolami. I sądzę chyba, że tutaj chodzi o to, żeby ona nam... Czy chcesz mi dać 5 Pokeboli? Proszę. A masz, mały. Niech się bawi. Co mi to da w zamian? Jestem ciekaw. Wow. Teraz mogę złapać partnera Pokemona na własne życzenie, że tak powiem. Oto twoja nagroda. Tylko dla ciebie. Grid Dust. Jest to niesamowicie ciężkie do zebrania. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jeśli chciałbyś wiedzieć, co tak naprawdę to jest, powinnaś zapytać kapitana Azisu. Powinna o tym wiedzieć więcej. Misja zaliczona, jakiś Grid Dust, nie mam pojęcia, co w ogóle jest. Dobra, baw się dobrze. A ten co? O, to ty. Przypominasz mi moją prababcię. Matko, stary, nie idź w tym kierunku, to nie jest dobry sposób na podryw. Ona była zawsze przyjazna dla Pokemonów, więc tak samo jak ty jesteś. Co mówiłeś, brachaczka? Nie, zaśmiałem się. Wyczuwam tą samą aurę u ciebie, więc mam nadzieję, że... czy nie inaczej. Więc wierzę, że... Coś do rodzaju, że wierzę, że... Wiem, że możesz stać się prawdziwym przyjacielem dla Pokemonów. Jestem zainteresowany, widząc, jak tak naprawdę przyjacielski jesteś dla Pokemonów, które trzymasz. Czy mógłbyś mi to pokazać? To jest chyba ten koleś po prostu w rodzaju, że... po prostu nam pokaże sposób przyjaźni, jaki mamy z nimi, a on nam, nie wiem, pozwoli, nie wiem, informować nas o tym, czy mają możliwość ewolucji, czy coś w tym stylu. Bo z tego co wiemy, to jest kilka Pokemonów, które oczywiście mają możliwość ewolucji poprzez sposób przyjaźni lub nawiązywanie przyjaźni, więc... Nad Twixem może, bo on był pierwszy, nie? To może faktycznie. Tak, pan pierdzący. I... On jest bardzo zadowolony z tego, jak z tobą podróżuje. Naprawdę jesteście przyjaciółmi. Mogę to powiedzieć. Moja prababcia była dokładnie taka sama jak ty. Typem osoby, która potrafi zrozumieć umysły i serca, znaczy chyba myśli i serc, i myśli i uczucia Pokemonów. Rosłem, wzrastałem, po prostu dorastałem. Patrząc, jak ona może nie współpracuje, ale po prostu działa z nimi, więc mam w pewnym rodzaju jakiegoś takiej jakby świadomość tego, żeby wyczuwać właśnie powiązanie pomiędzy Pokemonem a człowiekiem. Jeśli chciałbyś, możesz zatrzymać... Możesz zatrzymać i mówić, przychodzić do mnie, pytając mnie o właśnie sposób przyjaźni z Pokemonem. Także to jest koleś, który nas będzie informował, czy faktycznie będziemy mogli ewoluować z danym Pokemonem już zawczasu, czy jeszcze nie. Tak sądzę przynajmniej, no tak wygląda na to. Ale ukończyliśmy tutaj. Mamy Rare Candy. Ten nas zagada jeszcze. Na koniec. Ej, czy mogłabyś mi pomóc przy treningu? Mam misję. Spadaj. Come on. Nie bądź taka oschła. I've got no one else. Nie mogę w ogóle nikogo zapytać. Dobra, widzisz, no nie ma opcji, ale próbowałem. Próbowałem odmówić, ale się nie dało. Próbowałeś. To jest super. Tak. Oczywiście czuję się lepiej w momencie, kiedy wychodzę na badania na własną rękę, ale inaczej. Pójdę na badania, jeśli cię pokonam. Czyli po prostu czuję się lepiej, jeżeli cię pokonam. Ale poczuję się lepiej, niż jak cię pokonam. Bo w takim wypadku on ma pierwszeństwo, czy neutralne obrażenia są. Dobra, pokonane. Skupiasz się na questach, wbijasz konkretne ranki. Ranki ci pozwalają na odkrywanie konkretnych nowych terenów. Takie RPG. Dzięki za bitwę. Pozwól, że dam ci recepturę. Elf Sprays, czyli niewidzialne spraye. Czas przejść do Mirland Campa. No i oczywiście to jest fajne w tej grze to, że w każdej chwili możesz zmienić nazwę Pokémona, nie tak jak wcześniej, tylko podczas łapania. No... I Wuhan jego mać. No, chrup, jak zepsuł komputer, to byśmy teraz słuchali, jak się tam brechtają. A teraz... Tak, a też oczywiście adekwatnie, no nie topesz, przyprowadził, nie? No właśnie. A to jest ten typek... Ale, czyli, ale policzyłeś tego? Będzie? Literki? Tak, 12. O kurde! Pasuje. Na styk? Dobra, jest. Tak szybko nie biegaj, bo może shiny po drodze jakiś będzie. Tak. Nie, a zobacz, źle. Jest. To jest zajebiste. Kurde, mi się to podoba. Mi się to podoba. Patrz, jeden po drugim. Siedzi. Jak mnie to kręci. I patrz, tu masz kurę niemalże gwaranta, że złapiesz go, nie? Dobra, te trzy Samary 2,7. Jest 2,8. A może ten 2,8 kurde siądzie. To jest ten środkowy chyba. Chyba siadło. Tak jest. Dziękuję. Spójrz na nich obydwóch. Jeden jest większy od drugiego. Jakby jeden był jego starszym bratem. Zabawne jest to, że Pokémony tego samego rodzaju mogą mieć po prostu różne wielkości. Spójrz na... Jakże miej oko na wielkość Pokémona, kiedy będziesz go łapał. To może dać ci, nie wiem, doświadczenie albo coś w tym stylu. Dzięki za tą przysługę. Wiemy, że Survey Corps... Praca ich nie jest żartem, więc zakładam, że po prostu masz powodzenie z mojej strony. Życzę ci powodzenia. To jest, mogę tam w ogóle... A, mogę tam skoczyć normalnie, ale fajna sprawa. No właśnie, nie wiedziałem, nie wiem gdzie padłem, nie? Dobra, odkrył przede mną nową lokację. Ale nie mogę ci przedrzeć z jednej mapy do drugiej, tylko po prostu jest to jakby osobny kawałek terenu. Oto jesteśmy, dziewczyno. Crimson Mirelands. Area, badamet. Ten teren jest jakby otoczony trucizną, trującymi pokonami. Których jest wiele, wiele. Coś mam wrażenie, że jest to ciężka misja. Mam nadzieję, że to dasz radę. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na streama. Nawet ci, którzy nie są faktycznie ludźmi, ale będą być może followować wkrótce. W każdym razie fajnie, że jesteście. Teraz uderzamy do Solaceon Ruins, prawda? Jeśli potrzebujesz wskaźnika, to oczywiście sobie z tego korzystaj. Widzisz to wejście, tą bramę tam? Kiedy i dlaczego jakby te udziwnienia czasowo-przestrzenne zostały erupowały, czyli powstały. Ciekawy jestem, czy sprawdzenie na mapie mogłoby to pomóc. Wow, a te distorsie, czyli to co było u nas wcześniej, to co widziałem, że to jest powerful Pokémon, pojawiają się w tym czasie. Mogę łapać. Może 6000 obserwujących wbijesz. Może. Kto wie. Gastiego zgarnęliśmy. Ja mam w ogóle trutkę na sobie, czy już nie? Bo widzę teraz, jak mam tą otoczkę dziwną. Badu? Łap dziada. Pod nogi. Czek. Jeszcze dostała w czoło, kurde, ta kartka. Ale Hardgraina zgarnąłem. Dobra, on ma absorba, ale śpi. Powinienem teraz działać. Tak, wszystko wzeszło, jemu wszystkie te buffy. Powinno być lepiej. Dokładnie. To ja chcę aż się grać i łapać wszystkie poki, nie? Siedzi! Poza wszystkimi Pokemonami chce się tu grać, to jest prawda. Dobra, ja w takim razie idę stąd, ja patrzę co tam się dzieje tutaj. To może być o wiele bardziej interesujące niż wcześniej, ale to widzieliśmy wcześniej, co tam było. Tylko... jest... inny teren. Coś czuję, że mnie coś goni. Nie, Luke. Umbreon! Fuck, super. Nie! O, w mordę. What? What? Wróć! Wróć! Drugi raz spadłem w wodę. Złapałeś czy uciekł? Znikają! A jest! Umbreon zniknął! Snorlax! Uciekł! Nie! Ja jestem wciąż w krzakach. Ty, Eevee się pojawił. Zapan Eevee. Ops. Heracross. Damn it. Zapomniałem, że to nie działa. Ja muszę do krzaków się schować. Porygon, Luxior! Uciekać! Nie, wróć! No i kurde, to muszę za każdym razem padać. Warto po prostu pokazywać Pokémony, które się posiada w teamie, a nie te, które po prostu przydałoby się mieć. Oj! Damet, no i super. Po prostu bosko. Dajką tej starami taki mały tekst, że mój team i strzałeczkę. Ja zaraz faktycznie daję, zrobię sobie przerwę i... uzupełnię! No i straciłem itemki.